Szeroko wychodzi, wychodzi szeroko. Przyłóż szybciej krok. Przepraszam. Szeroko tyłu. Prawa noga. Dokładnie. Nie. Mam na imię Emma, mam 12 lat, moją pasją jest siatkówka. Siatkówka pojawiła się w moim życiu dzięki mojej najlepszej przyjaciółce Marysi. Dzięki ulotce, którą mi dała na pikniku szkolnym, przyszłam na trening, no i się zaczęła zajawka. Obecnie trenuję siatkówkę około 4-5 lat w klubie Sparta Warszawa. Treningi trwają po 1,5 godziny. Na treningach najczęściej na początku się rozgrzewamy, później przechodzimy na rozgrzewkę z piłkami. Pod koniec treningu gramy sobie najczęściej mecze, a na samym końcu treningu rozciągamy mięśnie. Siemanko, nazywam się Miłosz Piersa, jestem trenerem w klubie MUKS Sparta Warszawa. Trenuję dziewczyny w wieku 12 lat. Jedną z moich podopiecznych jest Emma Olszówka, która w tym roku razem z zespołem awansowała na Mistrzostwa Polski Kinder Plus Sport w kategorii trójek. Trzymajcie za nas kciuki. Prawa noga na to, z zamachem. Prawa noga nie da. Robisz normalnie tylko tak. Nie prawda. Dobra, żeby dwie ręce. Zmierz się prawda. Never pick, tak? No ja to trzymam, nie mnie nie przepuść, tak? Ja to trzymać mocno ręce, ale to jest chodzi. Daj, dawaj, teraz. Moimi największymi osiągnięciami są Mistrzostwo Mazowsza, które wygrałyśmy 1 czerwca i inne zawody, które grałyśmy w kraju. Czekaj, czekaj. Dawaj, dawaj, dawaj! Brawo. Nie wiem, czy będę wiązać swoją przyszłość z siatkówką. Jeśli bym się dostała do reprezentacji Polski, to by było naprawdę bardzo dobrze, a jeśli nie, no to zobaczymy, co będzie później. Póki co siatkówka sprawia mi bardzo dużo frajdy i radości. Do niej. O, podchodzę, podchodzę. O, skaczę, skaczę szybciej. Raz i zawdzięczam wszystkich moich przyjaciół najbliższych, świetne wyjazdy, które organizuje nam klub. Typu na przykład obozy lub spotkania, zakończenie sezonu. Na obozach właśnie trenujemy 3 razy dziennie lub 4 razy dziennie. Tam bardzo dużo się uczymy. Treningi są bardzo wymagające, ale bardzo dużo zmieniają w naszej grze. Zachęcam wszystkich widzów do uprawiania sportów zespołowych, takich jak siatkówka, piłka ręczna czy koszykówka. Piłka siatkowa bardzo rozwija umiejętności sportowe, tak jak i relacje z innymi ludźmi. Sparta! Hej!